Interesuje się ciężką muzyką i chcesz posłuchać sobie jakieś płyty, ale jest mnóstwo zespołów, gatunków oraz płyty. Tego wszystkiego jest aż tyle, że ciężko się w tym wszystkim połapać, dlatego trzeba robić o tym filmy i ja to robię. Jestem Todd i zapraszam Was na kolejny film z serii o albumach, gdzie omawiam płyty różnych heavy metalowych zespołów. Ostatnio był Emperor, więc dziś będzie kolejny zespół ważny dla rozwoju metalu. Tylko, że jeszcze ważniejszy. Mowa oczywiście o zespole Celtic Frost. Saltic Frost to szwajcarski zespół muzyczny grający szeroko pojętą muzykę heavy metalową założony w 1984 roku w Zurychu. Jest on powszechnie uważany za jedną z głównych protoplast takich gatunków jak Death Metal, Black Metal czy Doom Metal. Można zatem powiedzieć, że Celtic Frost to jedna z najważniejszych kapel w historii metalu. Niestety Saltic Frost to na dzień dzisiejszy już nieistniejący zespół, jednak nie z takich powodów co np. Battery czy Dissection, ponieważ jeden z założycieli Celtic Frost, Thomas Gabriel Fischer, wciąż prowadzi działalność muzyczną, a dokładniej pod szeldem Trypticon. Nie zmienia to faktu, że Saltic Frost to bardzo ważna kapela dla rozwoju metalu i jeden z najbardziej wpływowych wykonawców tego gatunku. Saltic Frost wydał łącznie pięć albumów studyjnych, o których dziś sobie porozmawiamy, więc nie przedłużam i lecimy z tematem. W sumie to dla niektórych jest sześć albumów studyjnych, ponieważ zaliczają do tego bardzo udaną moim zdaniem epkę Morbid Tales, która została wydana jako album studyjny tylko w USA. U nas w Europie jest to epka, a my tu mówimy o płytach studyjnych. Dlatego zaczynamy od właściwej pierwszej płyty studyjnej, jaką jest wydany w 1985 roku album To Mega Therion. Jest to album powszechnie uważany za jedną z pierwszych płyt black metalowych wraz ze wspomnianą epką Morbid Tales i wraz z nią jest zaliczany do pierwszej fali black metalu obok wczesnych płyt Bathory, Venom czy Sodom. Jest to także ważna płyta dla rozwoju death metalu, więc można powiedzieć, że jest ważna dla różnych gatunków. Ja osobiście słyszę również tutaj trochę trash metalu. Więc mamy tutaj trochę tego, trochę tego i moim zdaniem wyszło im to bardzo fajnie. Brzmienie na tej płycie naprawdę mi się podoba i naprawdę wpada w ucho, a takie kawałki jak na przykład świetny moim zdaniem The Usurper są tego doskonałym przykładem. Generalnie uważam, że jest super i naprawdę Szwajcarze się postarali z tą płytą. Dali naprawdę bardzo udany Black Death, metalowy album, którego naprawdę dobrze się słucha. Ogólnie mówiąc uważam, że To Mega Therion to jak najbardziej udany debiut i płyta zdecydowanie godna polecenia. Dwa lata później dostaliśmy kolejny album, jakim jest płyta Into The Pandemonium. Muzycznie uważa się, że ten album reprezentuje awangardowy metal, bądź też nawet gothic metal. Ja w nim słyszę też trash metal, więc mamy tutaj trochę szybkich, trochę wolnych kawałków, więc mamy tak naprawdę wszystko, czego trzeba, w tym mój ulubiony kawałek Celtic Frost Mexican Radio, będący coverem kompozycji zespołu Wall Of Voodoo, bądź też inny świetny kawałek Inner Sanctum, więc cóż mogę więcej powiedzieć. Jest to po prostu kolejny bardzo udany album w dorobku Szwajcarów, zdecydowanie wart uwagi i jest to jedna z moich ulubionych płyt w dorobku Celtic Frost. Kolejny album wydany rok później to powszechnie nielubiona płyta, jaką jest album Cold Lake. Na tej płycie Celtic Frost przeszło w bardziej glam metalowe brzmienie, zamiast takiego thrash, death, black, gothic metalowego brzmienia. No i można powiedzieć, że nie przyjął się ten album za dobrze. Z tego co wiem, to się nawet mówi, że Celtic Frost grało świetnie aż do Cold Lake. Nawet na Metal Archives ten album z 16 recenzji ma tylko 33%. I o ile nie uważam tej płyty za jakikolwiek szczyt w dorobku Celtic Frost, to myślę, że nie jest to wcale jakaś najgorsza płyta na świecie. I uważam, że mimo wszystko jest to całkiem okej okay płyta. Więc nie jest to w żadnym wypadku najlepszy album Celtic Frost, ale na pewno nie jest jakiś, nie wiem jak, tragiczny. Natomiast kolejny wydany dwa lata później album uważam za najlepszy w dorobku tej kapeli, jakim oczywiście jest album Vanity Nemesis. Na tej płycie mamy brzmienie będące swego rodzaju połączeniem black metalu i trash metalu z elementami gothic metalu. Natomiast jeśli chodzi o brzmienie, to jest ono nieco wolniejsze. Znalazło się tutaj też miejsce na parę szybszych numerów, takich jak na przykład *Wine in My Hand, Third From The Sun, czy rozpoczynający płytę The Heart Beneath Najlepiej moim zdaniem wyszły tutaj wolne kompozycje takie jak niesamowity Wings of Solitude czy świetne The Restless Seas będące moim zdaniem jednymi z najlepszych utworów Celtic Frost. Ogólnie mówiąc Vanity Nemesis to tak jak mówiłem moim zdaniem najlepszy album Celtic Frost jaki powstał. I trudno może w to uwierzyć ze względu na popularność zespołu, ale na kolejny album Celtic Frost przyszło nam czekać aż 16 lat. Głównym powodem tego była przerwa w działalności w latach 1993-2001. Jednak w 2006 roku zespół powrócił po wielu latach nieobecności i tak oto wydał album Monotheist. Na tej płycie zespół przeszedł w stricte doom metalowe brzmienie, więc jest ono jeszcze wolniejsze niż wcześniej. Ale czy to znaczy, że ten album jest słaby? Nie. Kompozycje tutaj moim zdaniem wyszły świetnie i takie powolne kawałki jak na przykład Os Abysmivel, well Dove czy A Dying God Coming Into Human Flesh wyszły świetnie. I przyznam też, że są naprawdę mocne i słychać, że na tej płycie jest moc. Lecz są tu także emocje w numerach takich jak na przykład The Drone In Ashes. Ogólnie mówiąc dla mnie cała płyta jest świetna i jest to bardzo udany album, który trzyma poziom i jest zdecydowanie godny polecenia. I tym optymistycznym akcentem kończę ten odcinek. Mój ranking i topka zaraz powinny wam się wyświetlić na ekranie i tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeśli tak, to pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji i komentarzu i tyle. Widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć.